Siemano, dzisiaj w końcu będą testy spota, który znajduje się za mną. Kickery już są ustawione, ale zanim przejdziemy do testów, to najpierw wam jeszcze pokażę, co musieliśmy zrobić, żeby je przygotować. Więc szybki build-ups. Teraz będziemy brali się za przyszykowanie lądowania pierwszego. Kicker już jest przywieziony, jeszcze nie jest gotowy w 100%. Już tutaj z Patrykiem wyrównaliśmy, przyszykowaliśmy, jeszcze takie kostki powybijaliśmy, na które będziemy stawiać kicker właśnie. A teraz z Patrykiem będziemy brali się za równanie tamtego, bo tamto stoi już znowu za daleko i trzeba je trochę przybliżyć. Będziemy się wkopywać w lądowanie i w taki sposób je przybliżymy, no i też będziemy musieli wyrównać. Robimy ten sam patent, co robiliśmy tam, czyli wkładamy tutaj kostkę, żeby w miarę równo sobie stało. Poziomicą równamy, teraz musieliśmy troszkę większy rów przekopać, bo tu będzie prawa strona kickera, tu będzie lewa, ale żeby poziomica się zmieściła, to musieliśmy trochę dalej wykopać. Patryk tu dokańcza, już teraz wsadzamy kostkę, przykładamy poziomicę, sprawdzamy poziom i kopiemy tak samo tutaj, z tą stronę jak tą. No pięknie, no. My na oko to najlepiej. My to umiemy. Widać, że ma się ten fach oku. Taki etap teraz robimy do każdej kolejnej. Udało się kicker już na swoim miejscu. Jeszcze tam wyrównaliśmy, bo trochę się bujał. Teraz tutaj takie lekkie dziurki, gdzie niegdzie pozostawały, to podkładamy kołki, podsypujemy ziemi i będzie dobrze. Tutaj będziemy musieli jeszcze wyprofilowanie z ziemi ładniej zrobić, bo trochę kicker wchodzi w ziemię. Z góry się prezentuje spocik teraz, tak? Już z powstawionym kickerami. No trochę hipowato jest. No w sumie tak jak Patryk mówi właśnie, tu nigdy nic prostego nie było, tu zawsze wszystko krzywo nam wychodzi, ale działa, także miejmy nadzieję, że to tak... Tak, prosto jest w skakaniu i także miejmy nadzieję, że to będzie działało. Jeszcze trzeci kicker będzie dowożony. Tam na końcu już na quatera, ale quatera chyba jeszcze nie będzie działało, mi się zdaje. Na testach. Teraz już wiecie, co robiliśmy i wszystko już jest na gotowe. Wczoraj wieczorem już były pierwsze testy, takie wstępne i... Wow! Wiecie, działa! Minimalnie hamowałem. Patrz, pokaż do kamery. Patrzcie, jaki gigant. Nie. W gry się będziesz Spidermanem. No. Warto. Wow. Pierwsze testy są, teraz leci Patryk. Ładnie. Ale się leci, jo! No, trzeba odjechać, nie? Ale mega fajnie, nie? Pierwszy skok. Myślałem, że gorzej będzie. I co? Ale łatwiejsze niż tamta. Backflipy będą się robiły? Tutaj może nie, ale na drugiej backflip i backflip bar. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Przetarłem. Czemu wysiadałeś? No bo mnie tak na nosa ciągnęła, się przestraszyłem. O, żebym się przytarł. Try to let go of the past. I close my eyes and brace the blast. Sleep. Tak, ale... zahaczyłem korbą na zjeździe. Ale pedałem czy tym? Tu, tak, zahaczyłem korbą na zjeździe. Prezes połamany se siedzi. Albo prezes opowie, co się stało. Czemu jesteś połamany, ale nie widać tego. Wybicie w dupca. Według Antka tamto wybicie w dupca. Jak mi wyślesz film, to pokażemy, co się stało i będziecie już wiedzieli. Nie wiem, wszelkie nie. Wątpliwości będą rozwiązane. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite. Ej, będziesz miał prędkości. Daj sobie korbę, będzie... korbę albo może dwie max i ten, i na ludzie dolecisz. Tu jest bliżej. Ty, Mati, kiedy lecisz? Jutro. Trzymam za słowo, jest nagrane. Korba to za mało. Już znamy prędkość, że na pierwszą hopę wystarcza. Może nawet będzie trochę lepiej dzisiaj. Jeszcze lekki wiatr w plecy jest. Także pewnie będzie się latało dalej troszeczkę niż wczoraj. Na końcu dnia po sesji wczoraj wyklepaliśmy pierwsze lądowanie, żeby była większa prędkość na drugą hopę. Ja jeszcze wczoraj nie leciałem, tylko Daniel i Patryk latali. Także dzisiaj będzie mój pierwszy skok. No i zaraz będziemy brali się za taką już sesyjkę dzisiejszą. Pierwszą sesję na podwójnych dużych hopach. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. No jeszcze jak widać Patryk case'uje, jeszcze nie ta prędkość, ale jeszcze trochę się ubije tą pierwszą lądowanie i będzie dobrze, myślimy. I've changed for the better this time. Ej, ja się jednak boję. Jeszcze go. Ale fajnie się lata. Pierwszy skok sobie możesz puścić.
Zobaczymy, jak Patrykowi pójdzie. Dobrze, troszkę go w bok zniosło. I ogólnie wystawiłem rower na sprzedaż, więc zmieniłem pedały na te plastikowe z powrotem tutaj. No tamte metale sobie zostawiam. No i zapomniałem ich zmienić, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. I thought I would never be fine. O kurde, dobra. Najstraszniejsze ze mną. Kurde, to mi się no. Już tyle lotów mieliście, że nie mogłem się przewrócić. Zmieniam te plastiki z powrotem na metale. W sumie jak już ze zjazdu się puścisz, to już jest dobrze. To co, te radwie, nie? O, się cykam. Dobra, lecę. Pierwszy skok, drugiej za mną. Trzeba szybciej. Widziałem, że mogę nie dolecieć, ale czułem się jeszcze wysoko, jeszcze trochę do przodu leciałem, także się utrzymałem i wylądowałem. Także nie było tak źle. Pierwsza trójka na dwóch hopach. Co zrobisz w pierwszym skoku po przerwie? Traka. Dzisiaj będzie troszkę mocniej niż wczoraj. No i zrobił double traka. A gdzie drugi? No bo jakoś źle pojechałem. Źle pojechałem, ci powiem. Patryk już tu double traka robi na drugiej. Na pierwszej jakieś tam tobogany tego typu. Dzisiaj prawdopodobnie jeszcze jakieś mocniejsze rzeczy się pojawią, bo Red Bull Bike Party trzeba nagrać, więc coś będzie trzeba ten. 32 stopnie są dzisiaj, jest jeszcze słońce. Patryk tu od 15 latał, psychopata. No ale no nic, trzeba wracać do latania. No i siadły dwa. Teraz ty. Ale to twardo. Co zagadło? Nie wiem, przestraszyłem się. Będzie jeszcze? Nie, bo mnie udo boli. No to twarde, spadłem. Ogólnie tamto wylądowanie jest jeszcze nawet miękkie, tej pierwszej. Ale jest dzisiaj już tyle prędkości, że Daniel nawet trójkę robił bez korby tutaj pomiędzy. Ja sobie daję korbę, ale to dosyć... Mam zapas wtedy w locie. A Patryk daje korbę i tak... No dzisiaj już dobrze lata, bo wczoraj jeszcze tak na styk. Patryk zaczyna nagrywać klipa do Red Bull Bike Party. That is blackness. Dobra, to teraz na pierwsze dołóż tam dużo i na drugiej zrób też. No nie, i leży. O jest. Nie wiem. Co to było? Twarz poleciałem jakoś dziwnie. Patrzcie, co teraz znalazłem. Jakiś stojący korzeń. Trzeba to będzie później wyrwać dalej. Ty. No kurde, taki pewniaczek dzisiaj był, drugi siadł. No nie. No, siedzi! Rower do rowu? Już tak, już nie dbał Rosa, no. Także dzisiaj widzieliście taki bardziej odcinek z latania w końcu. Wow! No, także widzicie, dzisiaj bardziej odcinek z takich prostych trików, wlataliśmy się w hopę i jak widzicie, w przyszłym odcinku będą się działy takie rzeczy, jak tu widzieliście przed chwilą. Także subskrybujcie i widzimy się w następnym, w środę. Siema. Wow, ale flatował.